MTV24, Małgorzata Karyńska i Joanna Muzyk, stylistka mody, projektantka. Tak, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję, że zaszczęśliście Państwo swoją obecnością w moim atelier, w moim mieście Nowy Sącz. Pani Anno, jak się zaczęła Pani przygoda z projektowaniem mody? Moja przygoda z projektowaniem mody zaczęła się od mojego hobby i od pracy, którą miałam poprzednio, która też opiera się na kontaktach z kobietami. To było takie, no zawsze lubiłam ten kontakt, zawsze lubiłam mieć kontakt z przedstawicielami płci żeńskiej. Kiedy zaczynałam, nie było takich przede wszystkim przekazów mediów społecznościowych, jak są teraz, więc kontakt opierał się typowo na zwykłym telefonie stacjonarnym, na bezpośrednim kontakcie z klientem. Prowadziłam wtedy salon stylizacji paznokci, dosyć duży tutaj w Nowym Sączu, więc tych klientek było dosyć sporo. W międzyczasie zawsze interesowałam się modą, zawsze gdzieś to było moje jakby, drugie hobby. I bawiąc się tą modą, na sobie oczywiście, gdzie nie musiałam mieć jakby określonego stroju, tak, przychodząc do tej pracy, robiłam coś dla siebie. Były to fajne bluzy, spodnie dresowe, była jednak to troszkę wygodna moda, ale jednak z lekkim pazurem, z lekką elegancją, dlatego że kobiety przychodzące do mnie, a ja reprezentująca swój salon, tak, chciałam też dobrze wyglądać. No i tutaj zaczął się, tutaj praktycznie powstały moje pierwsze klientki i moje pierwsze projekty. Klientki, widząc to, jak wyglądam, po prostu składały zamówienia. Jak to wyglądało? Też w tamtych czasach, a było to w 2012 roku, jak zaczynałam swoją karierę pod względem mody, taką opierającą się już na w sumie pierwszych zarobkach, to właśnie były te pierwsze te modele, które ja sama tworzyłam. Mój mąż, to też muszę mu bardzo podziękować, bo to też była taka bardzo mocna ręka wpychająca mnie w ten jakby nowy biznes, dlatego że to on mi w sumie kupił pierwszą maszynę, zatrudnił pierwszą krawcową. A od tego to wyglądało, bo ja tak fajnie miałam rozkręcony ten biznes kosmetyczny. Prowadziłam szkolenia na cały Nowy Sącz, byłam też instruktorem, więc nie ukrywam, że miałam co robić. Wiedziałam, że jeżeli pochłoni mnie to szycie, ta maszyna, następni pracownicy, odpowiedzialność za ludzi, bo to zawsze była odpowiedzialność za ludzi, a zawsze lubiłam skupiać się na jednym. A dobrze. Wiedziałam, że mnie to pochłonie i z tą odwagą ruszyłam w świat mody, mając właściwie jedną maszynę, jedną krawcową i trzy belki materiału. Tak pojechałam po nie sama. Musiałam dotknąć, zobaczyć. Zawsze liczyła się przede wszystkim dla mnie jakość. A wtedy naprawdę te materiały nie leżały tak na półce. Trzeba było jechać i znaleźć naprawdę dobrego producenta, wynaleźć go jak igłę z tego siana w całej właśnie tej łodzi. A ona opierała się jakby, nie mówiąc na tkaninach, ale tych sprowadzanych, tak? No i zacząć pierwsze modele, zaczęli się ci pierwsi klienci i posypała się wtedy lawina. Oczywiście standardowo zaczynając, otworzyliśmy stronę internetową, tak? Staraliśmy się zaistnieć w świecie online, gdzie było to dość trudne, dlatego że nie było to tak rozwinięte jak teraz jest, tak? To były ja mogę to porównać, bo tak już długo w tym lawiruję, że no jest zupełna przepaść, jeżeli chodzi. Ja swoje pierwsze zdjęcie swojego modelu naprawdę wystawiłam na swojej stronie internetowej i na pokazie, który odbył się w Warszawie, to za chwilkę właśnie o nim, bo to też była taka duża część, która wpuściła mnie w świat mody. Gdzieś mnie po prostu wypoziomowała chyba sama, dlatego to tak się wszystko potoczyło. Ktoś będzie widział ten wierzchołek góry lodowej, ale jednak on gdzieś sam swoim spokojnym torem przebył, że jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz. Wracając do tego, zaczęło się prosto, bo właśnie od tej strony internetowej i od kilku modeli. Potem, tak jak mówię, posypało się lawinowo, ponieważ starałam się w międzyczasie, bardzo też wspominam świetne czasy, dostać do bardzo prestiżowego portalu modowego online, który zrzeszał bardzo topowe marki w tych czasach.
jak nazywał się showroom. Było bardzo ciężko się do tego dostać. Tam naprawdę sporo polskich marek uderzało i biło oknami, drzwiami, ale jednak odmawiali, dlatego że mieli bardzo wysoki poziom jakby przyjęć, czyli mody, designu, wykonania, stylu. I ja prowadząc i ten gabinet, i już w sumie taką małą produkcję tej odzieży, w jednym lokalu jeszcze, przypomnę, więc tutaj i były właśnie gdzieś tam stylizacja paznokci, a w międzyczasie były wystawione wieszaki, no te kobiety przychodziły i od razu kupowały. I spotkałam się tutaj i to właśnie stwierdziłam, że czemu ja nie mogę połączyć wszystkich stref kobiecych w jednym miejscu. I tutaj zdarzyły się klientki, wie pani co, negowały to po prostu. No jak można, ubrania w ogóle przy kosmetyce. A teraz sama pani wie, że jest wielka moda na trzymanie, dajmy na to, właśnie fajnych salonów kosmetycznych połączonych z kilkoma wieszakami modowych rzeczy, tak? Że tworzą się teraz i w kamienicach. Prawda? Tak. Stworzą się fajne koncepty modowe w Warszawie, w całej Polsce. Ja gdzieś to czułam i też jakby ten trend wyprzedzający pojawił się u nas. No ale tak jak mówię, spotkałam się i z tymi fajnymi opiniami i niestety z tymi bardziej złymi. Ale zawsze byłam na nie uodporniona, bo jestem z tych osób, które raczej brną do przodu mimo przeciwności i losu. Może też dlatego tak to szybko poszło. Dostaliśmy propozycję właśnie, to była ostatnia gala i to też było takie, no fajna dla mnie przygoda. Dostaliśmy propozycję właśnie od gali magazynu Moda i Styl. To była 19. edycja wielkiej gali na 700 osób. Prowadziło Michał Piruk. Wtedy się, wie pani co, jechało. To było takie... Taka przygoda. I to były pokazy konkursowe i ja postanowiłam zrobić coś innego. Szukałam sukni eleganckich, a robiłam tylko dzianinę dresową. I wie pani co zrobiłam? Zrobiłam piękne, wzięłam właśnie dziewczyny, one trochę też tak patrzyły na mnie, te krawcowe, ze zdumieniem oka, bo mówiły, że nie da się tego wykonać. Ja mówię, że się da tego wykonać, bo też lubiłam sama gdzieś przy tych formach, przy tym krojeniu jednak uczestniczyć. Zrobiliśmy po prostu piękne suknie balowe, są też oczywiście zdjęcia z tego, z trenami, z podbiciem, założyłam po prostu, poszły te dziewczyny na tym pokazie z rękawiczkami, z założonymi kapturami, wtedy to wydawało się takie, to było coś innego. No i było tam dosyć dużo marek, które nawet do dzisiaj są na rynku i są bardzo mocne. I tak, i wyszłam ze statuetką, z pierwszym miejscem właśnie z tej edycji, z tego konkursu tych młodych projektantów i zyskałam tytuł najlepszej polskiej marki 2012. I ten tytuł właściwie otworzył mi drogę do showroom. Do wszystkich jakby portali. Za 2 miesiące byliśmy, pamięta pani na pewno magazyn, który jest i który dalej jest praktycznie Avanti, który też był jakby jednym z głównych prowoderów magazynów o modzie w tamtych czasach, tak? Czyli dajmy na to te 10 lat temu. A no i tam znaleźliśmy się w całym wielkim artykule, że mieliśmy cały artykuł poświęcony, dajmy na to, na moim modelom wtedy, które tworzyłam. I właściwie ta kariera i to wszystko jakby fajnie potoczyło się swoimi sprawami. Nigdy nie, ja jestem osobą, która gdzieś tam ma jakiś łód szczęścia, ale nigdy nie staram się nic robić na siłę. Wszystko wychodzi jakby z mojej pracy, z tego co lubię, z tego co kocham. Potrafię to jak przekształcać na to, że lubię coś co kocham, potrafię z wielką swobodą, bardzo dużo osób o tym mówi, przenosić to po prostu na dobry interes. I może dlatego tak to wygląda, gdzieś to płynie, dajmy na to, z mojego serca, do tego jak jeszcze fajnie zarabiam i te moje modele podobają się klientom, no dla mnie to jest chyba taka największa zapłata, taki największy motywator, bo przede wszystkim to jest to, żeby trafiać do większego grona, prawda? Wie pani, o czym marzyłam właśnie? Marzyłam o modzie, marzyłam o czymś innym, ale czymś prostym. Czymś, żeby trafić do jak największego przedziału wiekowego. I to jest, chciałam, żeby kupiła to osoba jak moja koleżanka, tak? Nie z tego, nie kupiła, że wypada kupić od koleżanki, tak? Tylko żeby kupiła, że jej się podoba. I to było dla mnie chyba takie bardzo motywujące właśnie na początku, że te kobiety przychodziły, wow, dotykały, rzeczywiście to jest świetne, ale ja w tym fajnie wyglądam. No i...
zawsze i do dzisiaj staram się i będę starać się robić te modele takie praktycznie jak dla siebie, żeby jednak były stylowe, swobodne, z nutką takiej elegancji, nonszalancji właśnie. Tak, że jak Państwo przyjeżdżają na wywiad, ja nie muszę wskakiwać z super szpilki, a jednak gdzieś ten styl w miarę grzeczny, a wygodny jest zachowany. I to jest taki właśnie zawsze mój styl, mój jakby cel kreowania tej polskiej mody. Teraz to jest i tak wszystko świetnie łatwe. Ten Instagram, media społecznościowe naprawdę nam dużo pomagają, tak? Niesamowicie. Jest wielka przepaść. To tak jakby to odkroić po prostu kreską. Kiedyś, no rzeczywiście, trzeba było coś zrobić w tym świecie mody, ale z drugiej strony nie było tak tego, jak teraz jest na rynku, tak? Ja nie mówię, neguję, bo ja każdemu życzę wielkiego powodzenia w świecie mody. Aczkolwiek jest no, bardzo trudnym jakby w tym momencie biznesem, dlatego że no, jest tego bardzo dużo, tak? Teraz trzeba naprawdę skupić się, uderzyć jakby w dany przedział tych klientów, mieć sprecyzowany cel, sprecyzowane działanie, mieć bardzo duże fundusze przede wszystkim na to, żeby gdzieś coś zdobyć. Ale jeżeli ja kogoś inspiruję, ja wiem, że inspiruje. To jest mi bardzo miło. Przede wszystkim to, że ktoś czerpie ode mnie inspirację, to też jest taki mój drugi motor napędowy tego właśnie, co robię, tak? To wszystko jakby cię buduje, prawda? Przez te lata, tak, moi fani, moi klienci, to jest cała taka piramida, która mnie stworzy, która mnie jakby wspięła na to, co dzieje się teraz. Praktycznie, tak. Ale tak jak mówię, jak wspomniałam wcześniej, nie dzieje się nic u mnie na siłę. Wszystko spowodowane jest jakby fajnym biegiem, takim naturalnym, swoją rzeczywistością. Właśnie między innymi to, jak tak postrzegają mnie moi znajomi, tak jak Kasia, którą się zapytać, kocham, uwielbiam. Chciałam zapytać, jak się poznałyście? Z Kasią się poznałyśmy, tak. Właśnie między innymi też na wydarzeniu modowym. Mieliśmy, z Kasią byliśmy blisko praktycznie, Nowy Sącz, Krynica, zawsze gdzieś było blisko, słyszałyśmy się, już zaczynałyśmy się gdzieś słyszeć, ale nigdy nie mogłyśmy się poznać. No Kasia prężnie rozwijała swoją karierę zawodową. Od 2012 roku, w momencie, tak, kiedy pani też zaczęła. Dokładnie, dokładnie. My z Kasią akurat mamy bardzo dużo jakby wspólnych gdzieś tych elementów. I co? I właśnie nic się nie dzieje bez przyczyny, zawsze to, tak jak właśnie mówię, naturalnym biegiem, zawsze się to zdarza, z Kasią było tak samo. Chciałam ją oczywiście poznać, bo wiedziałam, że jest piękną kobietą, na pierwszy pamiętam wyboru i to też było takie fajne. Oglądałam ją na tym wybiegu Miss Polski, prezentowała się wspaniale i chyba sobie wtedy pomyślałam, że zamarzyłam ją poznać. No tak, no, kocham piękne kobiety, więc lubię je ubierać, tak? Lubię z nimi rozmawiać, nawiązywać kontakt i zawsze mieć jakby na wzglądzie ich potrzeby. I tak sobie myślałam, kurczę, no chciałabym ją poznać. W ogóle chciałabym uczestniczyć w tym wydarzeniu Miss Polski. Oczywiście nie jako modelka, tylko jako projektant mody. No i z Kasią poznaliśmy się, jak miałam, bo jeszcze miałam swoje sklepy w Ptaku, w Żgowie, ale jak Ptak akurat był takim, zrzeszał jeszcze bardzo fajnych projektantów, bo teraz to tam dzieje się nieciekawie, więc tutaj większość projektantów raczej walczy już z Ptakiem. Kasia przyjechała tam z nagraniami do telewizji Fashion TV i wtedy się poznałyśmy i ona miała właśnie wystąpić w moich jakby ubraniach, tak? I miała opowiedzieć coś o tych ubraniach, była tak jakby przypisana moją modelką, no jak ona weszła na halę i mnie zobaczyła, a ja ją zobaczyłam, że ona akurat jest przeznaczona dla mnie, no to stwierdziłyśmy, że to jest jednak przeznaczenie i z Kasią polubiłyśmy się praktycznie od pierwszego wejrzenia, od pierwszej rozmowy i tak się potoczyła nasza przyjaźń do dzisiaj i prowadzimy razem interesy i przyjaźnimy się. Kasia występuje w sesjach pani. Tak, widziałam, tak, właśnie Kasia, na to jest, pani, tak, stronie. Tak. Ona występuje w tych strojach pani. Tak, tak. Ja akurat, jeżeli chodzi o modeling i o prezentowanie moich ubrań, prezentuję często na sobie. Względu, że klientki też wiedzą, że ja utożsamiam się z tymi ubraniami. Ja je lubię prezentować, bo ja uwielbiam nie chodzić. Ale Kasia jest to dla mnie jakby wybitna modelka, bo posiada swoje DNA. Czyli tak, znamy się.
Kasię. Mam do niej duży sentyment. Pięknie prezentuje te ubrania. Jest uznawana za taką kobietę z wielką klasą, bo Kasi to właśnie trzeba przyznać, że ona ma wiele talentów, począwszy właśnie od modelingu. Od designu. Od designu. Kończyła przecież studia w tym kierunku. Tak, dokładnie. Od designu po właśnie publiczne występy, które uważam, że są jej konikiem, i tutaj nie ukrywam, że jak tylko gdzieś jesteśmy z Kasią i gdzieś razem występujemy, to wpycham ją pierwszą przed szereg, bo to jest jednak tak jak mój reprezentant. No i z Kasią, Kasi zawsze kibicuję, zawsze jest dla mnie numerem jeden. No, nie znam osoby, która by ją poznała i stwierdziła, że nie da się jej nie lubić, wręcz przeciwnie. Emanuje, prawda? Poznała ją pani, więc gdzieś emanuje od niej jakieś takie światło. Czasami nawet, Kasiu, jak jestem na ciebie zła, to nie potrafię być zła. Nie potrafię. Ma po prostu jakąś aurę, która sprawia, żeby tutaj aż super nie przesłodzić, ale żeby po prostu da się ją lubić. I wiążą nas jakby interesy, gdzieś tam wspólny projekt, bo też między innymi Kasi muszę podziękować, bo Kasia też jakby, od Kasi zaczęło się to, że współpracuje z Miss Polski, prawda? Któryś rok z kolei, i tutaj bardzo cenię sobie tą współpracę. To są fantastyczni ludzie na wielkim poziomie i sam konkurs, dziewczyny i osoby, które współpracują, z którymi współpracuję podczas zawsze tego konkursu, z miłą chęcią biorę w nim udział. No tak, z Kasią łączy nas po prostu wiele sfer. Na wielu poziomach znajdujemy swój własny język. Trochę mi się wyniosła, bo uciekła mi do Warszawy, ale często tutaj przyjeżdża, więc, a ja w sumie do niej, do Warszawy, więc tutaj mamy cały czas kontakt. Kibicuję jej zawsze. Ona mi. I była taka suknia ślubna. Tak, właśnie z tymi sukniami ślubnymi. Jak to się stało, że pani zaprojektowała ogólnie tą suknię? Bo to ogólnie z sukniami ślubnymi to sukienki i wszystkie takie wieczorowe kreacje są projektowane oczywiście przeze mnie, i to jest takie moje wymysły, czyli szukam zawsze jakiejś niszy, czegoś innego, a czegoś znowu prostego, tak? Ekstrawaganckiego też. Lubię ekstrawagancję, to też muszę się do tego jednak przyznać. Ale gdzieś sukienka ten sex appeal. Ta ślubna była piękna. Tak, była prosta przede wszystkim, prawda? Tak. Musiałyśmy z Kasią iść na kompromis, bo Kasia powiedziała, że zamarzyła sobie, mimo że zna projektantów światowej sławy, wielkiej sławy też, zamarzyła sobie suknię ode mnie. Ja mówię, Kasiu, ja tą suknię wykonam dla ciebie i zrobię ją od serca, dlatego że suknie ślubne to jest bardzo dużo, dostałam propozycji, to nie jest mój konik. To nie jest mój konik. Jeżeli chciałabym robić te suknie ślubne, to chciałabym je sama projektować od A do Z, chciałabym, żeby były niebanalne, właśnie dwuczęściowe, trzyczęściowe. Nawet mogłabym jedną panią zamiast sukni ślubnej poprowadzić w spodniach z trenem. Tak. To są właśnie, jednak szukam tej inności, tego pazura. I chyba suknie ślubne do tego nie należą, bo jednak jak przychodzą panie młode, to one zawsze są delikatne, koraliki, tak chcą błyszczeć. Owszem. I dlatego ja się z tym zgadzam, dlatego suknie ślubne nie jest mój konik, ale dla Kasi z wielkim sercem wykonałam tą suknię. Kasia zostawiła mi całkowicie wolną rękę. Ona w ogóle nie ingerowała w ten projekt. Z jednej strony powiedziała tylko, że tyle razy już wystąpiła w sumie na gali Miss Polski i miała tak przeróżne kreacje z koronkami, z tiulami, tak? Bo tutaj jednak miała do czynienia z tymi sukniami, że powiedziała, że praktycznie zostawia mi wolną rękę. Ja się jej tylko zapytałam, czy mogę wykonać taki typowo nowoczesny projekt. Ona, że tak. I tak, wykonałam pierwowzór dla niej tej sukni, jak ona przyjechała do mnie z siostrami. No to oszalała z radości, popłakała się, rzuciła mi się w ramiona, powiedziała, że w sumie to jest jej wymarzony projekt. Ja mówię, Kasiu, no i oczywiście to były wielkie chwile wzruszenia, bo tak jakbym w sumie dla swojej córki wykonywała, prawda, ten projekt, bo on był taki jedyny w swoim rodzaju, prosty. Kasi się spodobał, wyglądała obłędnie, wyglądała pięknie. Z takimi opiniami też się spotkałyśmy. Oczywiście też były opinie, że spodziewali się Kasi w wielkich jakby tiulach, koronkach, ale to tak jak mówię, każda pani... To była prosta. I tym myślę też, że tym zaskoczyliśmy też jakby gości i osoby, które spodziewały się po prostu tych koronek. Suknia miała tren.
tak, była zjawiskowa, była przedzielona. Klasyczny kolor. Klasyczny kolor, dokładnie. Mhm. Praktycznie klasyka w wykonaniu. Proste cięcia, ale dobrze skrojone. Tren, no bo to musiało być. Ale nie beza, nie beza. Oj nie, nie beza. Nie. Królewna beza, nie. Prosta. No Kasi figura, nie ukrywam, że pozwalała mi na manewr z każdej strony, więc mogłam tu zrobić cięcie, tutaj odsłonić, tutaj wydłużyć. Wiadomo, że starałyśmy się gdzieś te cięcia i całą geometrię sukni zachować tak, żeby jeszcze bardziej jakby podkreślić Kasi urodę. I tak właśnie wyszło. I ta Kasi to jest taka perełka. Ona ją zostawiła na pamiątkę. Ja się cieszę, że ona ją zostawiła na pamiątkę. Była to niesamowita przygoda, takie moje doświadczenie, po czym wykonałam, nie ukrywam, klientkom, które bardzo mnie prosiły suknie ślubne. Dostałam mnóstwo propozycji. Nie lubię ich odmawiać, ale też nie lubię robić czegoś, gdzie nie będę mieć 100% pewności, że kogoś zaspokoję, tak? I siebie, mm-hmm. i siebie, przede wszystkim siebie. Bo tak jak mówię, bardzo dużo wykonuję też na zamówienie kreacji, ale mam klientki, które zostawiają mi całkowicie wolną rękę. I te one są przyzwyczajone do mnie, do mojego designu, czują go, ufają mi, a ja za to wykonuję coś, z czego są zadowolone. I też w tamtych pierwszych czasach myślę, że od tego jakby zasłynęłam, w cudzysłowie, od wykonywania kreacji na zamówienie i na wymiar, taką indywidualizację. To na pewno to przyczyniło się do tego, że zdobyłam dość szerokie grono właśnie klientów. No teraz nie ukrywam, że niedługo do tego powrócę, poszerzając jakby swoją produkcję, aczkolwiek no mamy już tyle modeli, że zawsze staramy się zrobić tak różnorodne modele, tak, żeby te klientki miały wybór, tak, więc tutaj mamy i dresy, i sukienki eleganckie, i garnitury, i suknie wieczorowe, nawet już mamy produkcję rajstop, więc przedział jest szeroki. I dodatki też, bo tu dzisiaj dodatki też. Tu akurat torebki, tak? Torebki, a akurat torebki wykonuje rewelacyjny kuśnierz z takim 20-letnim doświadczeniem. Design Ławczyz. To jest akurat mój znajomy, z którym się znam, gdzie no, fach ma niesamowity w wykonywaniu produktów ze skóry. Więc tutaj, jeżeli chodzi o produkty i dodatki, powierzam jemu. I nigdy nie zawiódł mojego zaufania, produkty są top of the top i też będziemy rozszerzać właściwie ofertę. Jeżeli chodzi o dodatki, to są takie czapeczki, rajstopy, coś co gdzieś nam brakuje, takie delikatne elementy, żeby moje klientki były po prostu, miały jakby podpowiedziane, żeby uzupełnić sobie tą stylizację, prawda? I też na potrzeby ostatniego naszego występu w telewizji Polsat, nie wiem czy pani słyszała, właśnie z Miss Polski, właśnie między innymi z Kasią, to też był wspólny projekt, bo Kasia zasiadła w jury tego konkursu, a ja po prostu ubrałam na jeden występ dosyć długi, szeroki mis nastolatek i to też fantastyczne przeżycie na żywo, gdzie konkursy na żywo zawsze dla projektanta to jest ogromny stres, bo trzeba liczyć się z czasem, trzeba liczyć się z tym, że może coś do końca nie zgrać, coś może nie wyjść. Tutaj akurat nam się udało, stres był wielki, przygotowania szybkie, ale doświadczenie niesamowite. Ja uwielbiam właśnie też bardzo dużo udział w konkursach brałam. No właśnie, w jakich? W jakich konkursach, tak. No w Miss Polski nastolatek. Zasiadałam też w jury w TV4, w Polsat na żywo 2 lata temu. Pani Anno, jakie osoby znane pani ubierała? Polki. O, Polki. Przede wszystkim miałam zaszczyt ubrać, bo to był zaszczyt dla mnie, ubrać takie wielkie gwiazdy jak Doda, Dorota Rabczewska, Edyta Górniak, Ania Mucha. Muszę trochę powymieniać, bo troszkę tego jest. Anna Wyszkoni, Małgorzata Socha, tak? Małgosia Socha, Izabela Jonachowska. Opowiadam o gwiazdach jakby tego sezonu, tak? Bo tych gwiazd też światowego formatu przewijało się przez te wiele lat też troszkę. Byliśmy też, miałam zaszczyt też ubierać prezenterki telewizyjne jak Claudia L. Dursi, Karolina Gilon w takich super fajnych młodzieżowych programach.
też ubieraliśmy takie przedstawicielki takiej młodej sceny żywej, jak Vicky Gabor, tak, która jest teraz na topie, reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Też możemy być dumni, prawda, z takich młodych talentów. Braliśmy udział i ubieraliśmy, czyli nasze modele jakby występowały w programach Top Model, Love Island, The Voice of Poland. Co jeszcze? Przepraszam, tak muszę wymieniać, jednak no, nie jestem tego wyuczona na pamięć. Program, fajny serial telewizyjny jak Przyjaciółki, teraz jest też na topie w oglądalności. Takie show jak Love Island, tak? Wyspa Miłości oraz Hotel Paradise. To były takie chyba programy w tym sezonie. O, Kuba Wojewódzki Show też. To tam też właśnie bardzo często ubieramy, dajmy na to, dziewczynę, która prowadzi ten program. Jest troszkę tych gwiazd, no składało się tego trochę. Taki duży zaszczyt, bo to nie ukrywam, że to jednak zawsze jest związane z pewnymi emocjami, czy ta gwiazda będzie zadowolona, czy się spodoba, ale finalnie wychodząc w tym, chodząc jeszcze prywatnie, tak, bo tutaj też nie ukrywam, że prywatnie też wysyłaliśmy ubranka do chodzenia. Jeszcze jak ta gwiazda tego używa poza sceną, to jest dla nas bardzo miłe, bo wtedy świadczy też o tym, że jest to nie ubrane jakby w cudzysłowie przez stylistę, narzucone, tylko wynika z takiej fajnej mody codziennej, z potrzeb codziennych. I to jest też, tak jak wcześniej powiedziałam, tak jak moje klientki, to tak samo to jest takim też moim motorem napędowym i takim docenieniem tego, co robię, prawda? Że i taka osoba, i taka jest w stanie ubrać i chodzić, i fajnie w tym wyglądać. To jest chyba najfajniejsze w moim zawodzie. Jakie są trendy modowe w tym roku? O, trendy modowe. Trendy modowe... To jest kolory, taki ciężki. Kolorystyka, myślę, że dalej pastele. Tutaj my już akurat jesteśmy jeszcze tak w zimnie, ale my się już przygotowujemy na letnią kolekcję, która jest w produkcji w kolorach pastelowych, w pistacji. Będzie taki topowy kolor baby blue. On troszkę wróci na salony. Jeżeli chodzi o takie mocne kolory, to będzie taka fuksja, mocna fuksja. Róż. Ja róż zawsze kochałam i kochać będę. I kobiety też kochają róż. Oczywiście kolory ziemi, czyli nude, beże, kolory cieliste, tak? To zawsze będą kolorki, które będą kochać każdą karnację, każdą formę użytą w ubraniach, w modzie, więc myślę, że to będą takie kolory na lato 2021. I wygoda? Wygoda przede wszystkim. Wygoda to zawsze u mnie królowała od samego początku. Wygoda, tak jak pani wspomniała wcześniej, wyrazisty styl, ale taki, który można przenieść na ulicę, czyli można po prostu w tym wyjść, bo też wiadomo, że są projektanci po to i tworzą i fajnie, bo to ten świat jest modny, kolorowy, ja też czerpię inspirację z czegoś, bo muszę. Tylko staram się oczywiście z wielkiego świata mody, tak? Bo to jednak ci projektanci kreują trendy, tak? Potrafią kreować też kilka sezonów wcześniej, więc warto zawsze gdzieś się wdrożyć, oglądać sobie pokazy mody, które się odbywają, tak? W danym czasie, bo jednak oni wystawiają kolekcje dwa sezony nawet wcześniej, tak? Zawsze ja sugeruję podpowiedź, nie tak właśnie jak kopiowanie ze swojego podwórka, tylko jednak sugeruję podpowiedź kolegom, koleżankom po fachu, żeby właśnie zaczerpnąć tej wiedzy, tej inspiracji od projektantów, którzy właśnie w aktualnych czasach i sezonach wystawiają te swoje kolekcje. Wzornictwo też zawsze u mnie jakby grało ważną rolę, bo tak jak mówię, no nie lubię codziennych form, gdzieś lubię dołożyć wielki, szeroki rękaw, tak? Jedno musi być u mnie krótkie, drugie musi być długie. U mnie gdzieś w tych projektach spotykają się takie duże przeciwności. Jedno jest gładkie, znaczy jedno jest matowe, drugie jest błyszczące. Lubię łączyć ze sobą przeciwieństwa. Kiedyś nie było to też takie na topie, czyli ubieranie adidasów do sukienki delikatnej, zwiewnej, tylko tutaj każdy miał jakby przypisane dresy do adidasów, sukienki do szpilek. Nie, no ja pierwsze właśnie modele wystawiłam spodnie dresowe, ubrałam ze stanikiem
i ze szpilkami. I to też było takie, takim prowoderem tego wszystkiego. Uważam, byłam jedna z pierwszych, tak? Że potrafiłam te dresy zrobić tak, żeby one pasowały jednak do szpilek. I to też klientki doceniły. To też było w tych w sumie latach już początkowych. Więc gdzieś lubiłam łączyć te ze sobą te przeciwności, wychodzić poza standardów, ale jednak mieścić się w gustach większości osób, tak? Czyli, tak jak mówiłam, docierać do tego szerokiego przedziału, ale jednak robić coś innego, ale jednak prostego. No i właśnie stąd te kreowanie mojej mody, kreowanie mojego stylu, kreowanie moich wzorów. I tak będę robić, tak. Czy przynosi mi to jakąś dużą trudność? Nie. I tutaj mogę się do tego przyznać, że w sumie kocham to, co robię. Owszem, prowadzę duży zespół, szwalnie, biura, więc spoczywa na mnie odpowiedzialność przede wszystkim za wielu, wielu pracowników. I to jest bardzo ważne teraz, tak. Ale jeżeli chodzi o tworzenie, o tą część artystyczną mojej pracy, jest to typowo dla mnie odetchnienie od obowiązków na przykład domowych, tak? Nie przynosi mi to żadnej trudności. Uwielbiam to robić, kocham. Robię coś, co nadaje się jakby na modę codzienną. Wiadomo, że tam parę rzeczy występuje po drodze, czyli jakby forma techniczna, tak? Od projektu do formy technicznej czasami jest też krótka droga, a czasami długa droga, tak? Bo coś, co sobie wymyślę, czasami ciężko przenieść jest na papier, przenosimy to od razu albo przenosimy to po jakimś czasie, tak? Metodą prób i błędów. Co kto kocha, co kto lubi. Ja też staram się dużo nauczyć, wynieść ze swojej szwalni, przez to, że też prowadzimy jakby swoją szwalnię, bo nie zlecamy też na zewnątrz, ale w minimalnej części, ale prowadzimy swoją szwalnię. Mam styczność cały czas z krawcowymi, z krojczymi, z jakby technicznym przebiegiem powstawania tych moich modeli, tak? Więc jakby nie przymusiło, to jestem w stanie po prostu coś stworzyć, przenieść to na papier, wykroić, a nawet zszyć. Ale przez to, że jestem perfekcjonistką i naprawdę, tak jak pani widziała, nawet z układaniem poduszek, chyba spędziłabym na tym jednym modelu, który bym go nie uszyła perfekcyjnie, tydzień. Ale pewnie bym go uszyła. I tak finał byłby jeden, czyli idealnie skrojony model, prawda? Więc to też jest takim moim konikiem, czymś, co lubię, czymś, co wychodzi jakby z mojej natury, z tego, co lubię i nie przynosi mi żadnej trudności, wręcz przeciwnie, samą przyjemność. To ja serdecznie dziękuję, że Państwo wybrali się tutaj do mnie, do mojego atelier. Jest mi niezmiernie miło opowiadać o historii swojej kariery zawodowej. Przede wszystkich zainteresowanych zapraszam na moją stronę internetową, która jest bardzo prosta w wypowiedzeniu, www.joannamuzyk.pl. Po moje produkty, moje projekty. Bardzo Państwu dziękuję i serdecznie zapraszam ponownie, tak? Przy okazji jakiegoś innego, lepszego, fajnego wydarzenia, prawda? Związanego z modą oczywiście. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.